Telewizji Polskiej, która od czasu, gdy rządzi Prawo i Sprawiedliwość i od kiedy Prawo i Sprawiedliwość obsadza stanowiska paradziennikarskie swoimi funkcjonariuszami politycznymi na odcinku propagandowym, niestety jest telewizją, której oglądać się nie da i która godzi w inteligencję Polaków. Szanowni Państwo, jesteśmy obecnie świadkami sytuacji, w której liczne lewicowe organizacje i politycy domagają się, aby bandyci wywodzący się z neomarksistowskich organizacji, tacy jak pan Michał Esz, pseudonim Margo, zostali ze względów ideologicznych zwolnieni z odpowiedzialności za swoje sprzeczne z prawem działania lub by byli przez organy ścigania traktowani w sposób łagodniejszy czy też uwzględniający zaburzone postrzeganie własnej płci przez te osoby. Chwila dziejowa wybiła. Twórzcie, inicjujcie, wspierajcie kluby Konfederacji. Nie zostawiajcie nas samych tutaj w tym smutnym gmachu, który coraz bardziej staje się atrapą polskiej polityki. Wystąpicie w maseczkach, jak zaleca szefowa kancelaryjska w okresie fałszywej pandemii. Bardzo cenimy i dbamy zarówno o swoje zdrowie, jak i zdrowie innych. Stosujemy się do tych właściwych zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Dziś czytałem na stronie Ministerstwa Zdrowia w informacji, że maseczki zdrowym ludziom szkodzą. Dobrze, tęczowa, konkret, o co chodzi? Tęczowa flaga jest przede wszystkim i myślę, że to ważne, żeby to wybrzmiało, bo... Ja myślę, to że nie też... jest tęcza. Tęcza ma 7 kolorów, nie 6. Tak. To jest sześciobarwne pole. Konfederacja, wolność i niepodległość.